Dzień dobry, witamy w cotygodniowym programie telewizji żyrardowskiej. Dziś między innymi odwiedzimy miejskie targowisko, gdzie odbył się drugi jarmark produktów regionalnych i tradycyjnych. Udamy się do Muzeum Mylniarstwa, aby poznać plany działań placówki na najbliższe miesiące. Porozmawiamy z młodą żyrardowianką Zuzanną Osuchowską, której niepełnosprawność nie przeszkadza w realizowaniu pasji, nauce i planowaniu przyszłości. Zaprosimy na relację z piątkowego koncertu, który odbył się w Resursie. Zapraszamy. Przez cały ubiegły tydzień na terenie miasta trwały prace porządkowe po nawałnicy, która ogarnęła żyrardów w niedzielę 19 lipca. Powołane do tego służby sprzątały powalone drzewa. Przez kilka dni był zamknięty park Dietricha. W trosce o bezpieczeństwo odwołano tam m.in. niedzielny koncert. Aktualnie kończymy porządkowanie przestrzeni publicznej po tej nawałnicy, która miała miejsce w Żyrardowie, jak również oceniamy stan drzewostanu w parku pod kątem ewentualnych zagrożeń, czyli kwalifikujemy te drzewa, które ewentualnie nadają się po prostu do wycinki, tak żeby nie stwarzały tego zagrożenia w przyszłości. Niektóre drzewa niestety będą musiały być wycięte, a niektóre pozbawione takich elementów jak te najgrubsze konary, które ewentualnie stanowią zagrożenie. Czyli kwestie porządkowania, pielęgnacji tego miejsca. Sytuacja w mieście wraca do normy. W najbliższą niedzielę będzie mógł już się odbyć koncert w amfiteatrze parkowym. Mamy nadzieję, że tak drastyczne nawałnice w Żyrardowie w tym roku już się nie pojawią. W piątek już po raz drugi na naszym targowisku żyrardowianie mogli zrobić zakupy w ramach jarmarku produktów regionalnych i tradycyjnych. Do Żyrardowa przyjechało kilkudziesięciu wystawców z całego kraju. Na drugi jarmark produktów, wyrobów regionalnych i tradycyjnych ponownie zaprosiliśmy producentów wędlin, serów, nabiału, pierogów, rękodzieła artystycznego, wyrobów z wikliny. Mamy także garnki prosto z Węgier. Oferta jest co miesiąc jest coraz większa, przyjeżdżają nowi producenci. Jak widać, żyrardowskie targowisko cieszy się w Polsce, bo mamy producentów z całej Polski, cieszy się bardzo dobrą opinią. Czy zainteresowanie mieszkańców po poprzednim jarmarku było bardzo duże. W Żyrardowie jest zapotrzebowanie na tego typu produkty. Postanowiliśmy wykorzystać najlepsze do tego miejsce, czyli targowisko miejskie, i organizować tego typu imprezy cyklicznie, które będą się odbywały zawsze w przedostatni piątek każdego miesiąca na targowisku miejskim w Żyrardowie. Czym te produkty, które specjalnie przyjeżdżają na jarmark, różnią się od tych, które na co dzień można kupić na targowisku? Są to produkty wykonywane według tradycyjnych receptur, przekazywanych bardzo często z pokolenia na pokolenie, rodzinne przepisy. Zupełnie inne są w smaku niż to, co możemy kupić na co dzień w sklepach, w marketach. Dzisiaj na targowisku pojawił się też taki mini plac zabaw. To jakaś nowa oferta? Tak, jest to nowa oferta targowiska, która jest skierowana do najmłodszych mieszkańców miasta i okolicy. Wiemy, że rodzice bardzo często przychodzą z dziećmi. Postanowiliśmy w ten sposób umilić im czas i pobyt na targowisku. Mamy dmuchane zabawki, zjeżdżalnie, malowanie buzi. Proszę powiedzieć, z jaką propozycją do mieszkańców Żyrardowa pan dzisiaj przyjechał? Proszę pani, polecamy, zresztą już od pewnego czasu, bo nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, polecamy miód fasolowy, polecamy pierzgę w miodzie, kwas chlebowy, soki na bazie miodu, dżemy na bazie miodu. Miód jest dobrym konserwantem nawet do mięsa.
ale miód naturalny. I w miodzie naturalnym mięso konserwuje się przez 5 lat, a w miodzie sztucznym przez 5 dni. Jestem drugi raz w Żyrardowie, bardzo mi się tutaj podoba, dlatego wróciłem tym razem tutaj z powrotem na targ produktów regionalnych. Co pan oferuje mieszkańcom? Tak zwane sery górskie, oscypki i zwykłe sery górskie, gołki i redykołki. One są, naprawdę pochodzą z gór. One są zdrowe, dlatego że zwierzęta nasze wypasane są na halach, gdzie nie ma żadnych środków chemicznych, nie ma nawozów, dlatego i na halach jest najlepsza trawa. A produkty produkowane są starodawnie, jak to jeszcze nasi dziadowie, pradziadowie produkowali, więc jest tylko sama podpuszczka i sól do konserwacji i nic więcej nie ma w tym. Czy żyrardowianie chętnie kupują te produkty? Dosyć jest zainteresowanie. Wiadomo, że dzisiaj jest troszkę ciepło i ten, ale zwykle jest zainteresowanie tymi serami. Żyrardowianie nie tylko chętnie kupowali produkty przywiezione na jarmark, często również pytali wystawców o ich walory, zasady i warunki produkcji. Jak widać, tego typu przedsięwzięcia spotykają się z zainteresowaniem kupujących. Co pana zainteresowało dzisiaj na jarmarku? Wszystko, co naturalne, co swojskie. I mamy to tak popierać, kupować, a nie markety. Nie ma takich miejsc, a są potrzebne, przynajmniej dla mnie. Nie tylko w momencie, kiedy jest okazja, czy niepogoda, biegniemy po te dobre rzeczy, ale na co dzień. Po kawałku, a jakościowo dobrych rzeczy, bo smakują, bo są fajne. I ja życzę sobie na stałe takich miejsc. Pierwsze spotkanie tutaj z lokalnymi wytwórcami spotkało się z dużym zainteresowaniem, co potwierdziło, że potrzeba jest kontynuowania tego pomysłu. Myślę, że z korzyścią zarówno dla samych załogi tutaj targowiska miejskiego, jak i przede wszystkim dla mieszkańców miasta. Czy pan też jako obywatel Żyrardowa korzysta z takiej propozycji i nabywa pan takie właśnie produkty, jak są dzisiaj zaproponowane? Jestem tutaj po raz pierwszy. Niestety na pierwszym tym jarmarku mnie nie było. Natomiast oczywiście moja rodzina korzysta w ogóle tutaj z targowiska miejskiego i polecam wszystkim mieszkańcom obecność tutaj i robienie zakupów. Jarmark produktów regionalnych wpisze się na stałe w ten kalendarz imprez, które odbywają się na targowisku. Natomiast już niedługo przymierzamy się do kolejnej inicjatywy, którą będzie wyprzedaż garażowa. Jest zainteresowanie także mieszkańców, mają często niepotrzebne rzeczy, będą mogli przyjść na targowisko, sprzedać je, ewentualnie wymieniać się między sobą. Tradycja miarstwa w naszym mieście, mimo upadku zakładów miarskich, staraniem między innymi samorządu miejskiego jest nadal kontynuowana. Od wielu lat nie pracują już co prawda maszyny, ale powstało Muzeum Mlniarstwa imienia Filipa de Żyrarda. Właśnie w placówce zakończył się remont. Jeżeli chodzi o remont przeprowadzony w muzeum, w tych halach, był to remont, opiewał na kwotę około 870 tysięcy złotych. Większa część była tutaj z funduszu marszałka województwa mazowieckiego. Nie był to remont taki, powiedzmy, kapitalny, był to remont przystosowawczy obiekt do bezpiecznego przyjęcia gości, turystów do naszej placówki. Najpierw zajęliśmy się dachem, potem była wymiana szyb w dachach na szyby bezpieczne, dodatkowo wymieniona elektryka, część tutaj hydraulika przeciwpożarowa, część zaplecza biurowo-sanitarnego. Oraz malowanie hal. Obiekt jest już prawie gotowy. Teraz trwają prace porządkowe, już takie typowo przygotowujące do otwarcia.
to nie będzie uroczystego otwarcia, bo otwarcie było już w październiku ubiegłego roku, natomiast to otwarcie będzie przy okazji Festiwalu Gwiazd, który będzie pierwszą imprezą w tym roku odbywającą się w Muzeum Liniarstwa. Festiwal Gwiazd to nie jedyne wydarzenie, które będzie odbywać się w tym roku w muzeum. W tym krótkim roku działalności muzealnej w roku 2015 zaplanowaliśmy dla mieszkańców kilka takich imprez, kilka eventów. Pierwsze dwa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, to pierwszy to będzie Chmielfest, czyli Industrialny Festiwal Browarów Regionalnych i Rzemieślniczych. Natomiast drugi, najważniejszy w całym roku przedsięwzięć działań w Muzeum Liniarstwa, to będzie Święto Lnu. W Święto Lnu tutaj myślę, że będzie to w pierwszy weekend października. I kolejną, trzecią imprezą, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie Jarmark Świąteczny, Fabryka Świętego Mikołaja. I tak jak w roku ubiegłym, będzie to drugi weekend grudnia. Bardzo serdecznie zapraszamy na te imprezy. Jednym z głównych elementów ekspozycji stałej w muzeum będą maszyny, ale to nie jedyna atrakcja, jaka będzie czekać na zwiedzających. Chcemy uruchomić taki pokazową linię ręcznej obróbki lnu. Dodatkowo będą Państwo mogli zobaczyć wyroby z naszych zakładów. Te wyroby, te pamiątki, które sami Państwo, mieszkańcy Żyrardowa, przekazali do Muzeum Liniarstwa w roku ubiegłym. Serdecznie zapraszam od połowy września do Muzeum Liniarstwa w Żyrardowie. Informujemy, iż w dniach od 24 lipca do 6 sierpnia w kinie LEN trwa przerwa techniczna. Kino jest nieczynne. Na najbliższe seanse zapraszamy w piątek, 7 sierpnia. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Żyrardowa na uroczystości 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o 15:30 będzie miała miejsce msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza. Następnie o godzinie 17:00 będzie miała miejsce uroczystość przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej na skwerze przy skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Ilmanowskiego, a te obchody zakończy o godzinie 19:00 koncert okolicznościowy w Resursie. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy na spotkanie z Zuzanną Osuchowską, młodą żyrardowianką, którą znamy z wielu koncertów, w czasie których czarowała nas swoim pięknym głosem. Jest niewidoma, ale to nie przeszkadza jej w realizowaniu pasji i planów. Brała udział w wielu konkursach wokalnych i festiwalach, między innymi w krakowskim Festiwalu Piosenki Zaczarowanej, organizowanym przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. Występowała ze znanymi postaciami sceny muzycznej. Dziś Zuzanna Osuchowska opowie nam o sobie. Zaczęłam śpiewać głównie dlatego, że kiedy byłam mała, jeździłam na różne wakacyjne wyjazdy dla dzieci, więc to nie było tak, że ja sobie pomyślałam, będę śpiewać, bo pierwszy raz stanęłam na scenie, kiedy miałam 3 lata, więc oczywiście nie miałam jeszcze tak rozwiniętych horyzontów myślowych. Natomiast potem zostałam zapisana do zespołów młodzieżowych, znaczy w sumie dziecięcych jeszcze, a potem dla młodszej młodzieży. I wtedy zaczęła się rozwijać taka moja pasja. No i potem śpiewałam solo przez jakiś czas i miałam okazję śpiewać z kilkoma sławnymi artystami.
i poznałam wielu nieprzeciętnych instrumentalistów. To było rzeczywiście ciekawe doświadczenie, bo mogłam też podróżować więcej niż bym to robiła, gdybym nie śpiewała. W pewnym czasie stwierdziłam, że śpiewanie solo nie jest dla mnie już w pewnym momencie. I przez długi czas nie mogłam znaleźć takiego dobrego zamiennika, żeby nie było tak, że już nie śpiewam wcale. I dlatego zapisałam się do chóru żydowskiego CLIL. To jest chór łódzko-warszawski. I jestem tam tylko od 2 miesięcy, ale bardzo mi się tam podoba. Jestem altem. Staram się być otwarta na różne rodzaje muzyki. Słucham zarówno poezji śpiewanej, na przykład Grzegorza Turnała czy Janusza Radka, jak również czasem jazzu albo muzyki instrumentalnej, gitarowej. Bardzo lubię dźwięk fortepianu, więc Chopina lub Bacha też mi się zdarza posłuchać od czasu do czasu. Lubię również przeboje lat 60., 70., zarówno polskie, jak i angielskie. Słucham bardzo różnej muzyki, ale raczej nie nowoczesnej typu elektroniczna albo hip-hop. To już nie są moje klimaty. Matura różniła się od matury, którą pisali inni, tym, że pisałam w trochę inny sposób technicznie, ale na szczęście pani dyrektor liceum w Żyżardowie była na tyle przychylna, że pozwoliła mi pisać na moim komputerze, który oczywiście był odpowiednio wyczyszczony, ale jednak to był mój sprzęt, który ja dobrze znałam. No i miałam też oczywiście monitor brajlowski i wszystkie udogodnienia, które były mi potrzebne. Pisałam w oddzielnej sali. Mogłam wykorzystać więcej czasu, a poza tym to wyglądało tak jak matura innych. No ale właśnie najbardziej zależało mi na rozszerzonym angielskim. I co ciekawe, najlepiej czułam się w tej dziedzinie, ale jednak byłam najbardziej zestresowana. I pamiętam, że po tym, kiedy skończyłam pisać ten egzamin, byłam tak wyczerpana, że ledwo potrafiłam się skomunikować z kimkolwiek i potrzebowałam chyba 3 godzin na ochłonięcie, ale to wszystko dlatego, że wiedziałam, że każdy punkt się liczy, abym mogła dostać się na studia. To jest rzeczywiście szczyt moich marzeń, a okazało się to w ostatniej chwili, bo jeżeli ktoś zamierza być tłumaczem, tak jak ja, powinien studiować lingwistykę stosowaną. Ja nie wiedziałam o tym, że musi to być lingwistyka stosowana. Myślałam po prostu kilka lat wcześniej jeszcze, że może być to po prostu zwykła filologia angielska. Okazało się, że jednak nie. Żeby studiować lingwistykę stosowaną, trzeba oczywiście znać 2 języki obce. Z pewnymi przygodami, ale udało się. No i musiałam przeskoczyć z poziomu, powiedzmy, A2 na B2+, ale udało się i zaliczyłam pierwszą sesję bez problemu. Jeszcze tam jestem, więc powinno być dalej w porządku. Oczy tej małej, jak 2 błękity. Myśli tej małej, białe zeszyty. A on był dla niej
Na pewno wspiera mnie rodzina, przede wszystkim ta najbliższa, jak również mój chłopak, który jest ze Słowenii, więc na razie się spotykamy tylko co 2 miesiące, ale w przyszłym roku przeprowadzi się do Polski. No, on jest akurat bardzo dobrym wsparciem, bo potrafi wiele zrozumieć. Ja mu często mówię, że na przykład nie rozumiem, dlaczego ktoś zachowuje się w jakiś sposób, i on mi to tłumaczy, i ja wtedy jestem w stanie to lepiej zrozumieć. No a jak w przyszłym roku przeprowadzi się do Polski, to na pewno to wsparcie będzie jeszcze większe. No i mam również kilkoro przyjaciół, z którymi też jestem w kontakcie, więc oni również mnie wspierają. Domyślam się, że chodzi tutaj o to, czy będę również śpiewać. To znaczy, myślę, że zawodowo nie. Bo to jest jednak określony tryb życia. No, wiadomo, że nie każdy artysta jest w takiej sytuacji, ale częste podróże, ja lubię podróżować, ale niekoniecznie aż tak często, żeby na przykład 3-4 razy na tydzień nie było mnie w domu. Na pewno nie chciałabym porzucać muzyki. Myślę, że to znaczy na pewno w chórze zostanę, bo cały czas się to wszystko rozwija. Nawet będziemy nagrywać nową płytę w tym roku jeszcze. Więc na pewno będę miała do czynienia z muzyką, bo mój chłopak też jest instrumentalistą i śpiewa, więc nawet jakbym chciała, to od tego nie ucieknę. Kiedy się nie uczę, lubię spotykać się oczywiście z moim chłopakiem, ale też ze znajomymi, jeździć na koncerty. Jeżdżę również na tandemie, bo wiem, że ruch jest bardzo ważny i ta jednak kiedy się dużo siedzi, no, trzeba dbać o aktywność fizyczną. Istnieje projekt o nazwie Niewidomi na tandemach i ma on swoją bazę niewidomych i bazę wolontariuszy. I dzięki temu poznałam chłopaka z Żyrodowa, z którym mogę jeździć na tandemie, i jestem z niego bardzo zadowolona, bo jest po prostu dobrym towarzyszem podróży i możemy odpocząć i wspólnie miło spędzić czas. No, od czasu do czasu lubię również chodzić na basen, a kiedy jestem w domu, słucham muzyki, jak również słuchowisk po angielsku. Dzięki temu, że nie widzę odrodzenia, jest mi łatwiej niż miałabym stracić wzrok już w trakcie życia, no bo wiadomo, trzeba się przystosować do zupełnie innej sytuacji, więc na pewno jest to trudniejsze. No wiadomo, każdy ma jakieś trudności. Czasem chciałabym dokądś dotrzeć, ale lokalizacja nie jest odpowiednia pod względem komunikacyjnym. No wiadomo, że nigdy nie będę miała prawa jazdy i nie będę tak mobilna jak inni, którzy mają samochód. Jeszcze ja osobiście napotykam taką trudność, że kiedy stoję w dużej grupie ludzi, no inni widzą, kto jest, do kogo na przykład mogą podejść, kto może być potencjalnym jakimś dobrym towarzyszem rozmowy. Natomiast kiedy ktoś przechodzi obok mnie, no i załóżmy nie zachowuje się nijak, nie mówi, nic nie robi, poza tym, że idzie, to dla mnie ta osoba jest anonimowa. I dlatego myślę, że jest mi trudniej nawiązywać pierwsze kontakty. Pewien człowiek powiedział, że zazdrości niewidomym tego, że nie oceniają osoby od razu po wyglądzie. No na pewno ocenia się osobę po jakimś pierwszym wrażeniu, kiedy coś powie, kiedy jakoś się zachowa, no ale wiadomo, że kiedy ktoś widzi, robi to szybciej, bo może na kogoś spojrzeć i od razu ocenić, że ta osoba mi przypadła do gustu albo nie, więc może to jest rzeczywiście tutaj zaleta.
Mamy nadzieję, że mimo wielu zajęć Zuzanna znajdzie czas, aby dzielić się z nami swoimi muzycznymi pasjami i jeszcze nie raz wystąpi przed żyrardowską publicznością. Życzymy realizacji planów artystycznych, życiowych i zawodowych. Stukając do drzwi moich, con amore non vi bacio, to nie tak, skrzypką to nie tak. Zgadujesz w mym pokoju jakieś płacze i nastroje. Niech cię szlak, skrzypku, niech cię szlak. Przynajmniej zamknij oczy i za progiem zostaw skrzypce. Potem wejdź, skrzypku, potem wejdź. W osiedlowym domu kultury dla dzieci, które spędzają wakacje w mieście, został zorganizowany cykl zajęć edukacyjnych pod hasłem Zrób to sam. Dzieci zdobywają wiedzę i nowe umiejętności. Pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Projekt Miasto. Projekt Miasto jest nowe stowarzyszenie, które działa w mieście od maja, ale tak naprawdę działaliśmy wcześniej już jako grupa nieformalna, też pod nazwą Projekt Miasto. W tym momencie już jesteśmy stowarzyszeniem z KRS-em, więc możemy pozyskiwać fundusze i możemy realizować różnego rodzaju projekty i jest to pierwszy projekt, który dzisiaj realizujemy. Jest to projekt Lato w Mieście, kreatywne lato, zrób to sam. Mamy 3 warsztaty, na których dzieci same wykonują różne prace. Dzisiaj robimy linoryt, czyli taką podstawową grafikę. Za tydzień robimy mydełka, a za 10 dni robimy torby. Proszę powiedzieć, co dzieciom dają takie zajęcia? Rozwijają niesamowicie. Dzisiaj, jak widać, dzieciaki tam poznają w ogóle technikę grafiki, dowiedzą się, czym jest grafika, poznają prawdziwy dłuta, robią same matryce, następnie będą sami odbijać, powstaną pierwsze ryciny, więc też jest dużo obok tego terminologii. No i pracują w grupie mieszanej, tak, bo są z całego miasta. Proszę powiedzieć, jakie zainteresowanie jest tymi zajęciami? Ogromne. Od poniedziałku nie mamy już miejsc, a odbieramy cały czas telefony. Zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście są bezpłatne dla dzieci? Bezpłatne w ramach oferty z miasta. Są to pieniądze od prezydenta miasta Żyrardowa. Jakie będą Wasze dalsze działania na terenie Żyrardowa? Jesienią projekt Żyrardu wczoraj, dziś, jutro w ramach Patriotyzm Jutra. Będziemy realizować taką zewnętrzną ekspozycję, będą spacery, warsztaty dla szkół o tematyce architektonicznej, warsztaty fotograficzne dla wszystkich mieszkańców, wielka wystawa podsumowywująca, wszystko jesienią. Wszystkich, którzy spędzają wakacje w Żyrardowie, zapraszamy do skorzystania z imprez odbywających się na terenie miasta. Informacje można znaleźć na facebookowym profilu Lato Żyrardów. Kulturalnej naszego programu zapraszamy na relację z koncertu, jaki odbył się w miniony piątek w Resursie. Tego wieczoru wystąpił zespół High Flight Band. High Flight Band to grupa coverowa. Publiczność wysłuchała więc znanych i lubianych przebojów polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, doskonale się przy tym bawiąc.
Lipiec, letnia słoneczna pogoda, wakacje to zawsze okres beztroski, jakiejś radości i wypoczynku, ale to także rzeczywisty okres występowania zagrożeń, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży, która chociaż no, najbardziej korzystająca z wypoczynku letniego, to chyba najbardziej beztroska w tym zakresie również. Stąd kilka słów na temat dopalaczy, popularnie tak nazywanych, a prawidłowo to środki zastępcze. Od kwietnia bieżącego roku mamy nową regulację prawną w postaci rozszerzenia katalogu substancji zabronionych w ustawie o zapobieganiu narkomanii. 1 lipca rozpoczęło się rzeczywiste egzekwowanie tych przepisów poprzez jego wejście w prawo, w życie. Także dopalacze stały się dla mieszkańców powiatu żelardowskiego również istotnym, rzeczywistym problemem. W ciągu ostatnich miesięcy odnotowaliśmy większą aktywność handlową. Pojawiła się na terenie miasta Żelardowa placówka
placówka, która znalazła się na liście podmiotów podejrzanych o wprowadzanie do obrotu dopalaczy. W tej placówce dzięki wzorowej współpracy z Powiatową Komendą Policji, z Wydziałem Kryminalnym, jak również z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej odbyliśmy w ostatnim miesiącu 2 kontrole. Niestety żadna z tych kontroli nie pozwoliła na uchwycenie preparatów zabronionych w punkcie handlowym w Żyrardowie. No niemniej cały czas obiekt jest obserwowany, cały czas czynności policyjne są w tej sprawie prowadzone, szczególnie, że dosłownie kilka tygodni temu, 2 tygodnie temu pojawiły się na terenie Żyrardowa 2 zatrucia dopalaczami. Jest to bardzo poważne powikłanie działania tych substancji, które tak naprawdę nikt nie wie, co dokładnie w sobie zawierają, bo można je podzielić, mówię o dopalaczach, na 2 grupy, na te substancje syntetyczne, które są dość dobrze skodyfikowane. Myślę tutaj przede wszystkim o syntetycznych karbinoidach, myślę o piperazynowych pochodnych fluorochinolonowych, jak również pochodnych mefedronu. Te substancje znalazły się na liście zakazanych, te są bardzo łatwo identyfikowalne poprzez specyficzne badania laboratoryjne, ale oprócz tego mamy ogromną grupę preparatów, które zawierają różnego rodzaju mieszaniny roślinne, pochodzenia wschodniego, czasem z Meksyku, z Indochin, z Filipin. Nie wiadomo tak naprawdę skąd. Większość z tych preparatów tak naprawdę nie ma żadnego działania na organizm ludzki, ale niestety wśród nich są również pojedyncze substancje, które są rzeczywistymi truciznami dla człowieka i są substancje, które mają faktyczne działanie psychoaktywne i te substancje właśnie stały się powodem zatruć osób, które z rozpoznaniem zatrucie środkami psychoaktywnymi niewiadomego pochodzenia znalazły się w żyrardowskim szpitalu. Na szczęście ten przebieg był łagodny. Bardzo szybko osoby opuściły szpital, no ale jednak jest to pewien sygnał, jest to pewien niepokój, tu zwracam się przede wszystkim do rodziców, do opiekunów, o to, aby zwracać uwagę na zachowanie swoich pociech. To są środki, które są szczególnie popularne wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej. No niestety sięgają je po nie głównie za pośrednictwem internetu, ale także sprzedaży dealerskiej. Myślę, że punkty handlowe tu nie są liderami we wprowadzaniu tego do obrotu. No niemniej takowy również nadzór ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad tymi punktami handlowymi zawsze był. W 2010 roku mieliśmy taką dużą akcję, w którym 5 podmiotów działających na terenie powiatu żyrardowskiego zostało wtedy zlikwidowane i nie chcielibyśmy, żeby te podmioty na teren miasta Żyrardowa powracały i stąd kieruję też apel do osób, które zajmują się najmem, wynajmowaniem pomieszczeń użytkowych, lokali handlowych, żeby szczególną troskę przekładały w kierunku sprawdzenia, komu to ten wynajem jest realizowany, jaki cel będzie przyświecał tej działalności gospodarczej, co będzie sprzedawane w tych placówkach i umieszczanie takich zapisów umownych, żeby w przypadku wątpliwości czy uciążliwości, czy wreszcie naruszeń prawa można było łatwo takie umowy rozwiązać. Wszyscy mamy troskę do najbliższych, do naszych młodych mieszkańców powiatu żyrardowskiego. Jest okres wakacyjny. Akcja Bezpieczne Wakacje to akcja, którą prowadzą wszystkie służby, zarówno samorządowe, jak i inspekcje i służby ogólnopolskie. Akcja, którą chcielibyśmy doprowadzić do końca wakacji bez sensacji, bez problemów zdrowotnych, a przede wszystkim bez nieszczęść, a do tego potrzebne jest nam wszystkim zbiorowe myślenie i zbiorowa odpowiedzialność, o co szczególnie apeluję, szczególnie do młodych ludzi, którzy właśnie rozpoczęli swoje wakacje. Naprawdę dopalacze mogą cię wypalić. W hali naszego zespołu sportowego rozegrany został międzynarodowy turniej koszykówki, który był jednym z etapów przygotowań reprezentacji polskich koszykarek U18 do Mistrzostw Europy Dywizji A. Mistrzostwa będą rozgrywane w słoweńskim Celje od 30 lipca. W Żyrardowie przez 3 dni Polki rywalizowały z reprezentacjami Niemiec, Słowacji i Litwy. Była to niebywała gratka dla licznej grupy żyrardowskich kibiców koszykówki. Mecze były niezwykle zacięte. Turniej był rozgrywany systemem każdy z każdym. Polki zakończyły tę rywalizację z kompletem punktów, pokonując kolejno Litwę 60-50,
Słowację 55-43 oraz na zakończenie Niemcy 62-46. W barwach biało-czerwonych wystąpiła wychowanka UKS Trójka Osir Żyrardów Julia Niemojewska. Na zakończenie turnieju wręczono puchary. W tej ceremonii uczestniczył m.in. zastępca prezydenta Dariusz Kaczanowski. Za nasze koszykarki trzymamy kciuki i życzymy zwycięstwa w Mistrzostwach Europy.